Gdyby nie padło tutaj moje nazwisko, to nie wiedziałbym, o kim ksiądz profesor mówi po takiej wstępnej prezentacji. Księże dziekanie, księże profesorze, szanowne panie, szanowni panowie, moi przedmówcy odpowiadali na pytanie główne dzisiejszej naszej konferencji, czy ruchy mogą stać się sektami. Moja odpowiedź na to pytanie jest podobna, jak przedmówców mogą, choć pewnie nieczęsto to się zdarza ale zdecydowanie częściej zdarza się to, że ci, którzy są formowani w poszczególnych ruchach, wspólnotach, grupach różnego rodzaju, mają pewną mentalność sekty. To jest problem, uważam, że jeszcze poważniejszy. Zdałem sobie z niego sprawę w tym momencie, kiedy przed niespełna trzema laty zostałem proboszczem, a to troszeczkę taka mieszanka wybuchowa, gdy dogmatyk, cenzor książek religijnych zostaje duszpasterzem i ma się skonfrontować z różnymi rzeczywistościami parafialnymi. A one były mi bliskie, różne wspólnoty, grupy, to pozwolę sobie też powiedzieć, że być może nie zawsze jestem obiektywny w ocenie pewnych zjawisk kościelnych, dlatego że mam sam doświadczenie bycia w, a nie tylko z zewnątrz, czy to ruchu azowego, czy neokatechumenatu, czy też obecnie rycerzy Kolumba. Moje przedłożenie będzie składało się z trzech części. Szanse i zagrożenia, ze za szczególnym akcentem na zagrożenia związane z różnego rodzaju wspólnotami, pewne, pewna diagnoza natury ogólnej. Następnie przejdę do kwestii bardziej szczegółowych, do pewnych wybranych, albo właściwie jednego wybranego takiego doświadczenia w byciu proboszczem, konkretnie chodzi o wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, która formowała się według kursów Alfa. I trzeci punkt. Katolickość, jako antidotum na pewną mentalność, na taką pokusę związaną z pewnym ciepłem emocjonalnym, także jaką sekty dają. Niedawno mi pewni liderzy postawili pytanie, czy więcej kłopotów jest ze wspólnotami, czy więcej dobra w kościele? Ja odpowiedziałem najpierw, że oczywiście, jeżeli organizm jest zdrowy, jeżeli jest organizm żywy, to zawsze jest niebezpieczeństwo jakiejś choroby. Ale nie zmierzamy do tego, żeby dokonać pewnej eutanazji, także w wymiarze duszpasterstwa, tylko jeżeli coś jest chorego, to należy to uzdrowić. A rzeczywistość Kościoła, i to nie tylko jest odkrycie Watykanum Sekundum, winna być rzeczywistością wspólnoty wspólnot. Jest to nie tylko jakaś no, elitarność Kościoła, tylko fundament. Taka rzeczywistość powinna być że kościół jest wspólnotą wspólnot i bardzo się cieszę że gdzie jestem proboszczem że tych wspólnot jest dosyć dużo i nowe też powstają. Natomiast ze wspólnotami oczywiście wiążą się pewne problemy i tutaj widziałbym kilka takich elementów. Najpierw jeżeli chodzi o pewną mentalność osób, które żyją w pewnym antyintelektualizmie, o czym ksiądz profesor też mówił, że na piedestał staje, stawia się swoje subiektywne doświadczenie, nie jakąś obiektywną rzeczywistość prawdy, i skutkiem jest tego pewna fragmentaryzacja. Mówi się o duchowym doświadczeniu, o oczywiście pochyleniu się nad Pismem Świętym, ale wyłącza się z tego doświadczenia wszystkie inne czy różne inne sfery życia. Więc może być taka sytuacja, że ktoś uczestniczy w formacji odnowy w Duchu Świętym albo jakiejś innej wspólnoty, bo on im tutaj chce, chce troszeczkę więcej powiedzieć, a dla niego sprawa wiary jako też w związku z rozumem nie występuje, no bo on ma takie doświadczenie, więc na piedestał stawia tylko to swoje subiektywne. Poza tym wyłączenie się na przykład życia społecznego, brak głosu w sprawach fundamentalnych dla nie tylko chrześcijaństwa, ale człowieczeństwa. Ktoś na przykład jest bardzo pobożny, codziennie uczestniczy w liturgii, ale gdy należy opowiedzieć się w sposób zdecydowany, w kwestiach fundamentalnych, takich jak szacunek dla ludzkiego życia, odpoczęcie do naturalnej śmierci, to mówi, ja w tej kwestii się nie wypowiadam, ponieważ ja oddzielam sprawę polityki, to żadna polityka nie jest, to jest etyka, od sprawy wiary. I następuje pewna taka fragmentaryzacja. Tu jestem człowiekiem bieżącym, praktykującym, a w przestrzeni już publicznej już niekoniecznie. Kolejnym problemem jest pewne napięcie zupełnie sztuczne między charyzmatem a urzędem. Brak zrozumienia tego, że urząd jest także w ze swej natury charyzmatyczny. Urząd biskupa diecezjalnego zwłaszcza, urząd proboszcza ma w sobie ten element rozeznawania. I to jest jakby też wpisane w istotę tego urzędu, ten właśnie charyzmat. Potem pewnie ekskluzywizm, że... Nasza wspólnota, moja wspólnota jest jedyną, która może mnie do Pana Boga doprowadzić. Oczywiście też jest nieprawda, chociaż jak się zastanawiam, jak Pan Profesor mówił o tej statystyce, nie wiem, czy ona jest właściwa choćby z tej racji, że wiele osób funkcjonuje w różnych wspólnotach. I to jest tak, że w parafiach no, mamy ileś wspólnot, ileś osób zaangażowanych, ale to ktoś jest w wspólnocie bardziej charytatywnej, potem działającej w przestrzeni publicznej, powiedzmy akcja katolicka, jednocześnie gdzieś w jakiejś grupie modlitewnej. Kolejny problem gdzieś ten, tego elementu, takiego, tej pokusy idącej w stronę sekty jest tworzenie pewnego guru z liderów albo też z kapłana. Tam jest takim probierzem autentyczności, działalności pasterskiej poszczególnych kapłanów jest to, czy w momencie, kiedy ich już nie będzie w parafii, czy ci ludzie, którzy się formowali, w dalszym ciągu będą się formować, czy oni w dalszym ciągu będą uczestniczyć w liturgii, bo być może on był tak silną osobowością, że do siebie przyciągną, ale pytanie, czy przyciągną do Jezusa. To oczywiście nie dotyczy tylko osób duchownych, ale również świeckich. Problemem jest także brak dusz pasterzy. Tu się w pełni zgadzam z panem profesorem, jeżeli chodzi o konieczność obecności księży. I to nie tylko z uwagi na to, żeby byli jakimiś cenzorami, którzy opiniują, czy wszystko idzie w dobrym kierunku, ale również dlatego, żeby sami się formowali. Wspólnota mówię bardzo często, ja nie przychodzę do was, żeby was skontrolować, ale po to, że ja sam potrzebuję świadectwa, żeby podzielić się słowem czy też usłyszeć waszego świadectwa. Następnie pewien problem z przecenianiem prywatnych objawień, zwłaszcza jeszcze takich, które nie są gdzieś potwierdzone przez Kościół, że nie, nie są sprzeczne z objawieniem publicznym. Kolejny problem to jest pewnego rodzaju teologia sukcesu. To do nas chyba wchodzi ze środowisk protestanckich, że jak modlę się i zostanę uzdrowiony, to znaczy mam wiarę, to zadziałało. No ale teologia krzyża w takim znaczeniu, że być może drogą moją do zbawienia nie będzie jakiś spektakularny znak dany mnie samemu czy komuś innemu, ale może być to zupełnie inna droga. Więc my mamy być zbawieni, a nie w jakiś sposób zabawieni, także w takim znaczeniu fajerwerków, powiedzmy. Mówiąc niezbyt ładnie, ale, ale dosadnie. Teraz wybrane moje doświadczenie, dość pasterskie. Jak zostałem proboszczem w Chojnicach, to mój kolega ksiądz mówi: Słuchaj, ta wspólnota od w Duchu Świętym wymaga uporządkowania. Księża różne opinie wydają na różne tematy. Ja generalnie słucham różnych opinii, ale sam muszę doświadczyć, sam muszę zobaczyć, że coś faktycznie jest na rzeczy, a nie będę przecież się w jakiś sposób uprzedzał. No i były pewne sygnały, które w moim mniemaniu stały się niepokojące. Najpierw co do, co do nauczania samego. Potem powiem, że to oczywiście nauczanie można jakoś tam skorygować, ale potem to się przełożyło na pewną mentalność. Nauczanie, gdy sięgnąłem po materiały kursu Alfa, to zwróciłem uwagę na Dwie niepokojące kwestie dotyczące eklezjologii, dlatego że w tych materiałach, które, jak niektórzy wiedzą, pewnie wywodzą się z ze środowiska angelikańskiego i mają takie przesłanie, że mają być pewnym uniwersalnym narzędziem pasującym dla każdego kościoła, dla każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Ale w tym momencie buduje się pewnego rodzaju panchrześcijaństwo, bo łącznie jest taką terminologią znajdującą się w tych materiałach, takiej, że jest chrześcijański kościół. Chrześcijański. Nie mamy denominacji, oczywiście one gdzieś tam są, może mniej istotne, ale chrześcijański Kościół. No nie ma czegoś takiego jak chrześcijański Kościół. Z całym szacunkiem dla wszystkich naszych braci z innych wspólnot chrześcijańskich i kościołów chrześcijańskich, ale nie ma czegoś takiego jak Kościół chrześcijański. Jest Kościół Chrystusowi, jak wiemy, z Dominus Jezus, który w pełni egzystuje, subsistit in w kościele rzymskokatolickim. I to nie chodzi, teraz mamy się czuć ważniejsi i kogoś poniżać, wręcz przeciwnie, większą odpowiedzialność odczuwać. I kolejna sprawa dotycząca sakramentologii w tych materiałach, zwłaszcza jeżeli chodzi o Eucharystię. Pomijam tutaj, że nie ma wątków mariologicznych, no można powiedzieć, karygmat no to niekoniecznie one muszą być, ale jeżeli chodzi o samą sakramentologię, co do Eucharystii, to nie ma tam mowy o tym, że jest to... Realna, substancjalna. Nie musi być takiej, takiej terminologii oczywiście, bo ona jest terminologią stricte teologiczną. Natomiast jest to, że spożywamy chleb i wino, które reprezentują, reprezentują Jezusa, który nam obiecał, że w Duchu Świętym pozostanie do końca świata z nami. Więc są te elementy takie, że nie jest to ciało i krew Jezusa, tylko jest to chleb i wino spożywane podczas specyficznego posiłku. Proszę Państwa, niedawno byłem na spotkaniu w siedzibie konferencji biskupatu Polski jako decyzjalny asystent Rady Ruchów i Stowarzyszeń i ten problem się pojawił. Ja troszeczkę byłem zasmucony, ponieważ grono księży, powiedziałem o tym problemie, no to usłyszałem, no to napisz do Alfy, żeby to skorygowali. Ja mówię no owszem, mogę to napisać, natomiast jest to jakaś propozycja, która już nam na dzień dzisiejszy jest dana. Jak miał być kurs alfa, no to ja miałem jako proboszcz katolickiej parafii nie tyle zasygnalizować to do kurii pelpińskiej, ale do kościoła Anglikańskiego. zgłosić, że będzie kurs alfa. Chciałem poznać to środowisko troszeczkę bliżej, więc pojechałem na konferencję do Warszawy. No i pierwszy mój taki niepokojący, niepokojący odkrycie, ma niedziela. Był program spotkań. One się odbywały jakichś tam halnic, nie miałem po takim spotkaniom. Natomiast, jeżeli chodzi o Eucharystię, to ona nie była w programie ujęta, mimo tego, że pewnie większość uczestników to byli katolicy, była ujęta jako pierwszy punkt, mniejszą czcionką napisane, że dla chętnych w takim w takim Kościele jest Mysza Święta. My oczywiście skorzystałem jako chętny z tej liturgii, tam pewnie parę osób było, ale przecież no to było spotkanie, gdzie mówię, większość pewnie to byli katolicy. I chętnie posłuchałem takiego czy innego pastora, który nauczał, ale chętnie bym też wziął udział w Eucharystii. W tej, no, pastor będzie siedział w ławce i będziemy też dzielić się tym największym bogactwem, jakim mamy w postaci Eucharystii. No i w parafii ten problem zaistniał, więc powiedziałem, że musimy, jeżeli będziemy kursy alfa prowadzić, to mm, pewne materiały muszą być skorygowane odpowiedź, a co ja na tym się znam. Ja nie miałem chrztu w Duchu Świętym, tak stwierdzono, w związku z tym nie mam pojęcia na ten temat. My wiemy lepiej, bo my się na tym znamy. No, cierpliwie to odczyta, odczekałem, chociaż cholerykowi nie jest to łatwe, ale no i potem kolejne rozmowy, kolejne, mówię, musi być to skorygowane, ponieważ tu są błędy. No my się na tym znamy. I Potem doszło do spotkania, gdzie były zarzuty postawione wobec mnie, że ja chcę zniszczyć wspólnotę. Więc powiedziałem w takich trzech punktach, co musi być zmienione we wspólnocie, żeby ona w dalszym ciągu mogła w parafii funkcjonować. Punkt pierwszy, dzień spotkań. Ponieważ spotkania odbywały się w niedzielę przed południem, kiedy w zasadzie ja jako proboszcz czy wikariusze nie możemy w tych spotkaniach brać udziału. A poza tym myślę, że przedpołudnie niedzielne, zwłaszcza jeżeli małżonkowie nie oboje uczestniczą w takim spotkaniu, no to jednak powinien być to czas spędzony w domu. No, To byłby punkt pierwszy. Oczywiście nie spodobało się to, zwłaszcza liderom, liderom, którzy byli kilkanaście lat liderami. To było jakieś nieporozumienie. Kilkanaście lat liderami byli. Punkt drugi był taki, że sala, z której korzysta od nowa, jest salą parafialną. W związku z tym musi być do dyspozycji wszystkich innych wspólnot, jeżeli one chcą z niej skorzystać. No i tu było też larum, no bo myśmy zainwestowali pieniądze i ona jest naszą salą. Ja mówię, proszę mi przedstawić rachunki albo powiedzieć, jaka kwota, ja zapłacę oddam te pieniądze, ponieważ parafia jest, budynki w parafii są dla wszystkich dostępne, łącznie z plebanią, to jest dom, w którym musi tętnić życie, a nie, że ma jakaś wspólnota sobie rości pretensje do tego, żeby mieć wyłączność. A kolejna kwestia to materiały, z jakich będziemy korzystać, będą to materiały katolickie, a nie zeszyty formacji Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, ponieważ wspólnota korzystała z takich Zeszytów. Mówię, w duchu ekumenicznym dokończcie te materiały, dokończcie te zeszyty, a potem bierzemy materiały katolickie. Jaki był skutek? Skutek był taki, że liderzy napisali list do Alfa Polska, do biskupa Rysia na mój temat z pretensjami, że ja niszczę kurs Alfa, który tyle dobrodziejstwa wykonał. Nie neguję. Wielu pewnie ludzi usłyszało krygmat, wróciło do kościoła. To na pewno tak jest. Wracam do tej myśli na początku, że nie należy... Zabić, tylko uleczyć, jeżeli coś jest chorego. Kolejna sprawa, zaczęli wracać, zaczęły wracać osoby, które wcześniej były we wspólnocie, a stwierdziły, że ona idzie w złym kierunku. Zaczęły te osoby wracać. Ostatecznie liderzy odeszli, próbowali jeszcze w jakiejś innej parafii coś podobnego tworzyć. Natomiast wspólnota na dzień dzisiejszy jest liczniejsza, niż była w tym momencie, kiedy to wszystko się działo. I co więcej, powstała z tej naszej wspólnoty już kolejna wspólnota, z innej parafii, gdzie stwierdzili, no to my będziemy ta swoją masą mieli w naszej wspólnocie parafialnej. Więc tak naprawdę to nastąpił rozwój, a nie zamknięcie. No, ubolewam nad tym, że ci liderzy przestali chodzić przynajmniej do nas, do kościoła. Mam nadzieję, że gdzie indziej chodzą. Księżyc, profesor, mam jeszcze chwilę? A, dobrze. Więc widzę tutaj pewne niebezpieczeństwo takiego dryfowania niektórych osób czy też wspólnot w stronę protestancką. Natomiast niekoniecznie o tym oczywiście od razu musi być sektą, bo z całym szacunkiem naszych braci protestantów. Natomiast niestety istnieje też niebezpieczeństwo pewnego dryfowania w przeciwną stronę, takiego lefebryzowania, czy też związanych grup z księdzem Natankiem. To jest też poważny problem, jakby to drugie, drugie skrzydło w tych skrajnościach różnych duszpasterskich, Brak akceptacji nauczania Kościoła, choćby w kwestii nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Mam takiego parafianina, właśnie nie mojego, tylko z sąsiedniej parafii, więc mój do proboszcza, mówię, słuchaj, to jest twój parafianin, on do ciebie chodzi, on no, no, chodzi do nas, okej, okay, dobrze. Więc przychodzi i jak szafarz podchodzi, jak jest dużo ludzi, bo szanujemy nauczanie Kościoła. Że nie jak jest mało osób, no to wiadomo, kapłanie doznają komunii, ale jak jest dużo osób, no to szafarze są do tego też ustanowieni zgodnie z prawem kanonicznym ogólnym wstępem do Mszału Rzymskiego czy też katechizmu kościoła Katolickiego, żeby pomagać. No więc y, tego typu manifestacje ze strony człowieka, który w tym momencie, kiedy szafarz podszedł, wstał i mówił na cały głos od Ciebie Komunii Świętej nie wezmę. No, dramat to ogromny. Biskupowi o tym powiedziałem. Mówię, to jest odrzucenie Kościoła. On mówi, Kościoła Chrystusa odrzucenie. To jest bardzo to takie bolesne, więc to tak jakby drugi ten, ten problem który chciałem zasygnalizować. Teraz katolickość jako antidotum na pewne pokusy czy mentalność związaną z sektą. Wydaje mi się, że takim modelem, paradygmatem duszpasterstwa i naszego zaangażowania no to jest Katechizm Kościoła Katolickiego jego cztery części. Pierwsza Lex Credendi. To jest fundament, który znajduje się oczywiście w Credo. Gdzieś przeżyciowość nie może być jako punkt pierwszy. Tylko punktem pierwszym jest Lex Credendi. Z tego wynika oczywiście Lex Celebrandi, cała rzeczywistość ekonomii sakramentalnej. Następnie jest życie i tu jest, czy lex vivendi, i lex orandi. Tu, jeżeli chodzi o życie i modlitwę, to są konsekwencje konsekwencje tych pierwszych y, części. Więc zdowatologia to zdrowe duszpasterstwo. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Nie? Z tak dogmatyką się zarzuca, że oni tam mówią, teoretyzują, a właściwie praksis jest ważniejsze. Nie ma dobrej praktyki, jeżeli nie ma jakiegoś założenia. Właściwego, doktrynalnego. Powiem, jeżeli prawda nie kształtuje przeżyć, to przeżycia stają się prawdą. Przeżycia stają się prawdą. Kolejna kwestia, myślę, w tej rozumieniu katolickim różnych wspólnot, to jest uznanie takiego podwójnego źródła, z którego wynika życie chrześcijańskie. To jest z jednej strony to źródło. W postaci sukcesji, pewnego historycznego przekazu, i w postaci aktualizacji w mocy Ducha Świętego, zgodnie z zapowiedzią Jezusa, że Duch Święty doprowadzi Was do całej prawdy, przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. W tych wspólnotach różnego rodzaju, które zmierzają w stronę jakiejś mentalności sekciarskiej, wydaje mi się, że następuje przeakcentowanie jednego z tych aspektów albo historyczności, i to, co było dawniej, to jest najważniejsze i możemy zanegować to, co jest dzisiaj, łącznie z taką negacją, że Watykanum Sekundum, no to tam Ducha Świętego nie było, więc to, co jest stare, wszystkie rzeczy przed Watykanem Sekundum, więc ten problem: sedevacantystów, wakantystów, różne inne takie rzeczy, Jakby negacja tego, że Duch Święty tu i teraz działa. A z drugiej strony zanegowanie historii. Zanegowanie historii, im powiedzenie, że tylko tu ja mam światło Ducha Świętego, to musi iść w parze. Czyli ten przekaz w postaci sukcesji, przekaz w postaci historii, łącznie z pewnym procesem kształtowania się dogmatów, żeby je oficjalnie też przez Kościół potwierdzić, a z drugiej strony, że Duch Święty istotnie działa tu i teraz, ale te dwa porządki muszą, muszą się krzyżować. Papież Franciszek wielokrotnie podkreśla o tym, że my jako kapłani nie mamy, być kontrola, nie mamy kontrolować łaski. Trzeba się z tym zgodzić, natomiast tutaj też papież podkreśla inne takie słowo klucz, towarzyszyć, towarzyszenie, rozeznawanie i towarzyszenie. Wydaje mi się, że to jest niezmiernie ważne. Możemy tutaj też sięgnąć po słowa ojca Blachnickiego, który mówił, widzieć, ocenić, działać. Widzieć, ocenić, działać, towarzyszenie. I jako kapłani, jako osoby zaangażowane w życie Kościoła, winniśmy być obecni z ludźmi, bo nawet jeżeli coś w innym złym kierunku idzie, to często nie z racji złej woli, tylko z różnych innych czynników, niejednokrotnie z powodu braku kapłana w jakiejś wspólności. To jest niezmiernie ważne. No i łączenie różnych porządków duszpasterskich czy przestrzeni życia człowieka. Lubię to określenie, że najbardziej katolicką literą jest spójnik I, to łacińskie et. Łączenie tych różnych porządków i praktycznego, i teoretycznego, i duchowego z tym, co jest no, w jakimś znaczeniu także w wymiarze społecznym istotne. To myślę na tyle. Dziękuję Dziękujemy bardzo.